Zmieniać trenera po kilku meczach. Dajmy szansę Probierzowi. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy mieli trenera na lata. 5-6 lat przynajmniej, tak jak Niemcy, Anglicy, Francuzi. Cały czas wyrzucamy tych trenerów. Dajmy mu szansę. Gorzej nie będzie. Chłopaki pokazali dzisiaj naprawdę chęć i walkę i żeby tak było cały czas. Naprawdę. Było super. Kolega by wywalił już Probierza. Kolega mnie by wywalił, no ale jakoś jeszcze cały czas jestem, więc... Tu nie ma kolegów, nie ma kolegów. Nie zostanie na dłużej. Widzieliśmy, co było ostatnio, jak był Santos. Przyszedł zagraniczny trener, 5 meczy, nie było nic. No właśnie, może jakiegoś pięknisia z zagranicy, tak ty ładni, fajni. Nie, myślę, polski trener. Polski trener i będzie super. Lubię go. Iść dobrym trenerem. Dla mnie iść dobrym trenerem. Powinien dalej pracować z chłopakami. Tak, tak. Tylko powinien mi bardziej uczyć. Oczywiście, żebym go zostawił. Trzeba mu dać szansę, dlatego że zaczął pracować dopiero z naszą reprezentacją. Tak naprawdę zakwalifikował się do eliminacji. Jesteśmy w mistrzostwach, przegraliśmy. Grupa oczywiście była trudna, nie ma co się oszukiwać. Po ostatnim meczu bym go zwolnił, ale teraz chyba dałbym mu szansę. Jeszcze jedną. Dlaczego? No to jakoś inaczej wyglądała ta gra, bo gra była bardziej poukładana, schematyczna, każdy wiedział co robi, było okej. Okay. Dobrze sobie poradził na tej ławce, dobrze. No. Dobry mecz Polski w ogóle. Zostawiam go, na 100% zostawiam go, bo jest dobrym trenerem. Może jakiś z zagranicy taki ładny, nie, fajny. Nie trzeba, już mieliśmy, dosyć, starczy. On jest dobry, Polak jest dobry. Ja bym go zostawiła i zawsze się drugą szansę trzeba dostać, ja tak myślę. Nie? I bardzo dobrze to zrobił i chłopaków podgonił trochę.